Witajcie! Dzisiaj taki spacerek, niedziela. Tam z pokoju wam pokazywałem, że warto by się wybrać na tą górkę, no to idę. Zobaczymy, co tam jest. Bardzo ładna ścieżka, przygotowana, widać, do spacerów, ale zobaczymy, co to. Wjeżdżać tutaj nie wolno, tylko ci, którzy mają gospodarstwa i ewentualnie służby leśne. Tam był taki znak. No ale spacerować wolno, no to idziemy. No tak wygląda to na razie z początku górki, tutaj gdzie mieszkam. Całkiem ładna wioska, bo to raczej o miasteczko to bym nie powiedział. Same nowe domki. Jest też gmina, budynek gminy. Także może to taka troszeczkę większa wioska, ale jednak wioska. No nie ma co mówić, ładnie tutaj jest. Zobaczcie też tam. No, będę szukał gospodarzy, tak jak wam mówiłem, gdzieś po drodze, tylko to jest tak ciężko trochę, bo długi dzień pracy. Potem wiecie, jak to jest. Do domu odświeżyć się. Do domu. No do hotelu odświeżyć się. Coś ugotować. No i człowiek trochę już zmęczony, nie bardzo tak jest jak. Ale dlatego idę teraz na rekonesans. Taki na razie tutaj zobaczyć, co w trawie piszczy. No a potem. A potem ewentualnie w którą stronę do jakiegoś gospodarza. Tam jest jakaś górka, zakaz wjazdu koniem. Bo tutaj tych stadnin trochę jest. Ja zresztą przejeżdżam, jak jadę do roboty, przejeżdżam przez kilka. Jest tam całkiem atrakcyjnie, naprawdę fajnie. No i tu jest dosyć ładny widok. Zobaczcie, stara jabłoń. Takich tutaj jest dosyć dużo. Te sady tutaj, które oni mają, no myślę, że spokojnie mają ponad 100 lat każdy. Drzew nie jest za dużo w takim każdym sadzie, ale trochę jest. O. I tu zobaczcie taki widok, tam widać z daleka winnicę. Też koło niej, tam jest taka droga, ja koło tą drogą jadę do roboty. O, tam gdzie autobus żółty, nie wiem, czy zdążyliście zobaczyć. No i tutaj o tak. Tak wygląda ta wioska w takiej dolince. Tam jest Embrach, niżej troszeczkę niż Lufingen. No ale w każdym razie tak to tutaj wygląda. Co to jest za drzewo, podejdziemy bliżej. Jeszcze tutaj do tego lasu też będę chciał zajrzeć, zobaczymy co i jak. No a tymczasem co, pewnie oglądaliście już film z remontu Zetora. Jeszcze udało mi się w Polsce go zacząć. Kolega, jeden z was widzów, przyjechał. No i bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo rzeczywiście pokazał mi, jak to zrobić. Także bardzo dziękuję. No i teraz już będę wiedział naprawdę spokojnie, jak się wymienia kosz satelitów. A przy okazji tak troszeczkę człowiek nabrał odwagi do wykonania samego remontu, nawet całej skrzyni biegów. W porównaniu, powiem wam, do 60-tki, to ta skrzynia z Zetora 25 to jest prosta jak konstrukcja bata. O, orzeszki włoskie, zobaczcie. Będzie można powcinać trochę, jak tutaj zostanę jakiś czas. No ale orzech włoski jest. No w każdym razie, o, tutaj taka, o, widzicie, tu jest pole kukurydzy, tam dalej też. I w ogóle jak przejeżdżałem, to oni mają tutaj też trochę tej kukurydzy. No i podobnie jak u nas, są takie i ładniejsze pola i są takie po prostu trochę brzydsze, słabsze. Ta kukurydza nie powyrastała, nie wiadomo czemu, bo słuchajcie, mamy już drugą połowę lipca, a tu się okazuje, że kukurydza ma, nawet nie ma metra, no. Także o, tam jakieś ptaszysko wielkie, chyba kania, ale nie jestem pewny, nie zdążyłem zobaczyć. Tak to wygląda. No i co jeszcze? No w międzyczasie, słuchajcie, widziałem kombajny, już zaczęły się żniwa rzepaku. Także to, no ale to jechałem do pracy z samego rana i nie mogłem. Tam jakieś czerwone sportowe. Tutaj pełno jest takich samochodów
albo zabytkowych, albo jakichś sportowych, super, także słuchajcie, Lotus, Ferrari, zobaczyć coś takiego na drodze, to wcale nie jest tak trudno, muszę Wam powiedzieć. Szwajcaria po prostu jest tutaj, widać, bardzo, bardzo bogatym krajem. To jest oczywiste, że jest, ale widać to nawet na ulicach, naprawdę, po tym, jakimi samochodami ludzie się tutaj przemieszczają. Druga sprawa, jeśli chodzi o maszyny rolnicze, no to z traktorów to tutaj widziałem niemieckie, austriackie traktory, także tak to wygląda. Kombajny też raczej niemieckie. Kiedyś widzieliście na moim kanale film z zabytkowym traktorem Miley, to jest typowo szwajcarski traktor z 1958 roku. Nawet nie miałem pojęcia, że taki traktor istnieje. No ale okazało się, że w tym momencie, że Szwajcarzy też mają jakieś tam tradycje traktorowe, ale czy to się utrzymało do dnia dzisiejszego, to niestety tego nie wiem. Także tutaj nie mogę Wam nic ciekawego powiedzieć na ten temat, natomiast kiedyś na pewno takie rzeczy były. Dobra, to teraz przejdziemy sobie tutaj do tego lasu, ale nie tą łąką, bo ona może być czyjaś i żeby tutaj nie było jakiejś afery, że się ktoś komuś kręci po łące, dlatego pójdziemy normalnie drogą. Przy okazji zobaczymy, czy jest, czy są grzyby, chociaż troszeczkę słońca jest dużo, no ale tu był dwa dni temu też tak padało, no to może, kto wie, może coś będzie. No, kolega był na rybach, słuchajcie, znaczy był na rybach, pojechał na Dren, bo tutaj jest dosyć niedaleko, nie ma 10 km, żeby znaleźć się nad rzeką. No i wszystko bardzo fajnie, ale słuchajcie, okupacja absolutna. Tam po prostu mówi, że nie było gdzie stanąć. Ja akurat nie pojechałem z nim, bo obrabiałem filmy. Także mam już zrobionych kilka do przodu. Znaczy teraz to już będę musiał po tym filmie, znowu coś będę nagrywał, żeby było do przodu. Żeby w tygodniu tego nie robić, ale jak on pojechał, to ja akurat nagrywałem. No i nagrałem dwa filmy dodatkowo, także są tam jeszcze, to są filmy jeszcze z Polski, słuchajcie. Także mam nadzieję, że Was zainteresują, a tu idziemy tymczasem do lasu sobie zobaczyć, co tu słychać w szwajcarskich lasach. O, zobaczcie, jeszcze taka ciekawostka. Domki dla pożytecznych owadów, murarka ogrodowa z całą pewnością, ale kto wie, może i jeszcze coś tutaj się zamieszkało. No i idziemy trochę pod górę. Jestem po obiedzie, nie wiem, czy to rozsądne pod górę łazić, ale idziemy. No, fajnie by było nagrywać jakieś filmy takie właśnie z remontów, bo zauważyłem też ogromny spadek oglądalności, słuchajcie. No i domyślam się właśnie, że z tego powodu, że lubicie filmy o traktorach, o mechanice, o takich rzeczach po prostu, które się dzieją. Natomiast inne są mniej popularne. No ale ja nie zawsze robię, słuchajcie, tylko traktory. Chociaż też mi się to bardzo, bardzo spodobało. Ale tak samo muszę... Mam też inne obowiązki i rzeczy, które są do zrobienia. Jak ogrodzenie, którego niestety nie skończyłem, bo akurat musiałem wyjechać. O kurczak. No i są takie właśnie rzeczy, że to trzeba. No jak przyjadę, to na pewno podpinam Orkan. Spróbuję tą 60-kę czerwoną zrobić, może maksymalnie w 2 dni. Odpalić. Niech pochodzi sobie jeden dzień. Parę godzin przynajmniej. No i... No tam się ktoś bawi chyba. No i w każdym razie
pojedziemy zorkanować pole. Ja słyszę, że tam klaszczą. O kurczak. Góra podobna trochę, jeśli chodzi o wejście do naszej Ślęzy. No ale tam. Tu taki wąwóz. No jest tam ktoś, bawi się. O, taki sobie wąwóz, a ławeczka. Tam można ognisko zrobić. Całkiem fajnie. Taki widok. Tam jeszcze wyżej, ale sorry, mam dość na dzisiaj. Także tyle z takiej wycieczki. Pierwszego oprowadzania po regionie. Po regionie, dużo powiedziane. Po okolicach tej wioski. Tu ją widzicie trochę wyżej. Tak to wygląda. No w sumie bardzo ładnie, fajnie, spokojnie. Mam drapieżniki, latają. No, to tyle z dzisiejszego filmu, z takiej troszeczkę wycieczki krajoznawczej ze Szwajcarii. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!